wiecznie niespodzianka na Tajwanie. O, to panią do Polski weźmiemy. Może lecieć ze mną. Ja już 100 dni wychodzę, ja tu zostaję. Już mi się nigdzie nie chce iść. Takie coś to u nas w życiu nie ma. Czuję się przynajmniej 10 lat młodziej. Hello everyone, Amadeus here. I'm today with a new video. A few days ago, there was a Mother's Day. It's actually first time ever my mom was in Taiwan during that special day. I asked people, what do you think is the best gift I could offer my mom? And many of you reply a message that you should do her hair treatment. So today, my mom, first time in her life, gonna receive the hair treatment Taiwanese style. So let's see how it goes. Jesteś gotowa? Jestem gotowa na wezwanie. Co myślisz, wydarzy się w tym salonie? No, coś będzie wesołego. Nie wiem, co mi zrobię z tymi włosami. Jaki to będzie masaż? To jest to miejsce. No. No to wejdź, wchodzisz pierwsza. Jakiś fryzjer, coś się dzieje. Okej. Okay. Michał. A nie ma. O, staram się. O. No nawet nie musisz gadać, nie wiem. To się dzieje. Zaraz obsłużona. Super. No nie trzeba czekać. To jakaś bardzo ładna pani. Uśmiechnięta. Chyba mnie nic nie zrobi. O, to trzeba. No nie, tego się nie spodziewałam. Na pewno to ma robić coś z włosami. To jest takie miejsce, gdzie się masz zrelaksować przede wszystkim, a te włosy taka wymówka chyba. No właśnie, no coś przyjemnego. Jeszcze tak trochę porobi, to usnę. Muzyczka też taka do spania. Boli? Nie, taki przyjemny. Przyjemny dotyk, bo te kości się prostują. O, jaki fajny ten. Ta Yen Bandelai Banman, Ku Xiao Hai, Swenzi, Tu Sende, Sende Yuan. To jest ta Yen Bandelai Zeligonzło, Nishinku. To jest dzień ten, ja siosi i się. Ona mi tu sprawdza, czy mam drogę jeszcze długą życia. O. To miały być włosy, a widzisz? No. Weźcie mnie ocyganili z czymś. Wiecznie niespodzianka na Tajwanie, no. Ona mi nawet palce naciąga fajnie. U nas jak idziesz do fryzjera, to fryzjer. No jest teraz... Fryzurę robi. No, jak kosmetyczka, to idziesz... Masażysta, idziesz do masażu. Bio od nowa jakaś. Palce mi tak wyciągnie, że będę miała jeszcze dłuższe. O! Jezus, jaki człowiek jest spięty. Stres! O, to panią do Polski weźmiemy. Może lecieć ze mną. O. Delikatne rączki, fajnie umie to zrobić. Niby ucisk, ale taki przyjemny. Wie gdzie, wiesz? No i zaś niespodzianka. Ja już myślałam, że tylko na tym masażu zostanę, a jednak mi poczeszę. A pani jest uniwersalna. Zaczęła od masażu, teraz już włosy, jeszcze mi... O! Czyli ona ma technikę jeszcze na włosy. Teraz mi głowę masuje. Czy ona ma jakąś specjalną szczotkę? Trochę mi ta głowa ubije. Co jeden, to lepszy. Może tak masować. To jest tak przyjemne. Z pożytecznym. Odpoczywasz. Robią przy ciebie. Co więcej chcieć? No tu się już ani gadać nie chce, człowiek jest tak skupiony, bo ona to fajnie robi, spokojnie, żyć, a nie umierać. Nawet włosy będą lepsze i się już układają. Tak, idziemy dalej. Zaś dalej? No. O, tu się dzieje w tym zakładzie, co tu się dzieje? O, teraz jeszcze mam srebrnąć. To już sama Ameryka. O, może jeszcze spać pójdę. A ja jeszcze nigdy nie byłam. Też nie wiem, co mnie czeka. No, teraz nie wiem, co ona tam mi szykuje. Woda. O, jak już leżę, to już idę spać. O, jak delikatnie to robi. Ma dobrą wprawę. Znowu mi fajnie masuje. Nie wiem, co to nałożyła. Czy odżywka, czy coś. Ale masuje.
fajnie, tak delikatnie uciska. Ja już stąd nie wychodzę, ja tu zostaję, że mi się nigdzie nie chce iść. O, i znowu masaż. O, jeszcze lepszy zaś, jak ona delikatnie tą szyję masuje. Sowy zabieg to musi kosztować tutaj, co? Bo ja już jestem zestresowana, ty to płacisz. Takie coś to u nas w życiu nie ma. Ja jeszcze w ogóle nie słyszałam, żeby takie coś było. W zakładzie fryzjerskim? No fryzurę ci zrobię, ewentualnie jakieś na boku stoisko, co jest, paznokcie i te, ale tak nie ma. Ewentualnie solary, chociaż tutaj niepotrzebne. A u nas płacą za trochę ultrafioletu. Jak ona ci robi, tak oby przejeżdżała czymś, wiesz? Jeszcze nakłada krem? Mhm. Masakra, te włosy tyle kremu nie mieli nigdy. Teraz ciepły, coś czuję ciepłego. No, prosto z piekarnika. O, masakra. I na włosy? Chyba. O, jeszcze. Ale czuję takie ciepłe, przyjemne ten. No to teraz już odpłynę. Już mam ciemno. Ciepło. To tylko 8 minut mogę spać? Ty zasnęłaś. A ja nie wiem, czy mi się chce wstawać. Jeszcze ta muzyczka tu nastrojowa. Pełny relaks. Leżeć, odpoczywać. Odpoczęty. Teraz lepiej. Co teraz? Enho, ci umyć uszy. Nie. Dziękuję. No, znowu masaż. Zaś gorącym. Nowo narodzona. O, zaś kości aż strzelają. Co jeszcze przyniesie za niespodziankę? Teraz się dopiero włosy zaczną. Nie jeszcze? Nawet suszy tak delikatnie i też oby masażem. A te włosy mi się tak oby wyprostowały teraz. Ta para chyba dużo zrobiła tego ciepła. Nawet tak mogę iść, nie podpadnę. Nasze prostownice to palą włosy, a tutaj mają dobre rozwiązanie, bo mają suszarki. Albo tak te włosy zrobiła. Czuję się przynajmniej 10 lat młodziej. Gumki ani na włosy nie zakładam, bo zniszczę arcydzieło tej pięknej dziewczyny, co mi to zrobiła. Teraz jeszcze coś. O, żeby się trzymały. Dziękuję bardzo. Siesie. No, jeszcze muszę podziękować mojej synowej, bo ona mnie tutaj tak załatwiła z tym na pozytywnie, że jestem bardzo zadowolona. Ale będzie problem, bo za rok będę musiała wrócić na Dzień Matki, jeszcze raz mi to zrobisz. O. Ile tutaj kosztuje taki luksusowy zabieg? No, a ile myślisz? Bardzo dużo chyba. Tak mniej więcej 1000, 5500. 1000 chyba waszych dolarów. Tak? No. 520. O, no to jeszcze. To w sumie warto. Za rok wracasz. Tak, za rok muszę wrócić. Czyli jakby ktoś się zastanawiał, czy warto skorzystać tutaj z usługi mycia włosów i Polecam. Warto tutaj przylecieć, żeby tylko na ten masaż tutaj przyjść, masaż włosów i tej głowy. I można potem do domu przyjemne, spokojnie wracać. Pożyteczne, relaksujące, coś innego. Ja myślę, że w Polsce takich rzeczy nie ma jeszcze u nas, żeby był masaż włosów albo masaż głowy. Osobno, w innym miejscu. No jakbym poszła do fryzjera, to mogę iść to na umycie włosów. Medolowanie takie, no to przeszło stówa. Polecam innym, tak. Niech wiedzą, gdzie jest dobrze, jak se można ulżyć dobrze. That was the story about my mom and her hair treatment, first time hair treatment in Taiwan. As you can see my hair, I'm 180 haircut kind of guy, but I really see she enjoyed it and I hope more people gonna know about this kind of thing and they also can enjoy it on themselves. It's such a blessing to live in Taiwan, I have so many cool things that you cannot find abroad.
and they're also very professional and very affordable and very convenient to reach and to find those services. Thanks for watching my video. I hope you enjoy it. Make sure you subscribe to our channel and I will see you next time. Bye bye.